Czy pamiętacie lawendę, którą przycinałem wczesną wiosną? Tak wygląda teraz. Jak widzicie, kwitnie naprawdę rewelacyjnie i chcę Wam powiedzieć kilka słów o jej dalszej pielęgnacji. A tak właściwie o braku jej pielęgnacji, ponieważ w dalszym ciągu tej pielęgnacji wymaga naprawdę bardzo mało. Jedyne, do czego będziemy się ograniczać, to do przycinania przekwitniętych kwiatostanów, żeby pobudzić dalsze kwiaty do kwitnienia i te pędy. Na przykład tutaj również będzie ta lawenda kwitła i musimy zmusić tamte pędy do kwitnienia. I jak robimy? Więc jeżeli nam kwiatostan przekwitnie, tak jak na przykład w tym przypadku, on już tutaj przekwita na dole, jak widzicie, po prostu bierzemy taki kwiat i przycinamy go w tym miejscu. Jak widzicie, tutaj jest jedna nowa łodyga, jeden przyrost, tutaj drugi i na tym zakwitnie. Więc ten kwiat, który jest po prostu po środku, my przycinamy tutaj nisko i po przycięciu możemy na przykład w takim stanie jeszcze te kwiaty zabrać chociażby do szafy, ponieważ lawenda dobrze działa na mole, zrobić susz lawendowy lub różne inne rzeczy, chociażby na przykład napój z kwiatów lawendy też jest bardzo dobry, bynajmniej mi smakuje i tak wygląda. I powiedzcie mi, czy ta lawenda nie wygląda rewelacyjnie na tle tego murka? Moim zdaniem bardzo pięknie wygląda i zobaczcie, jak obficie kwitła. A pamiętacie, jak ją przyciąłem? Nie było praktycznie z tej lawendy nic. I to wszystko, może ja Wam tutaj złapię tę lawendę i pokażę. To wszystko to są tegoroczne przyrosty. To, co tutaj widzicie. I naprawdę nie bójcie się ucięcia lawendy. Jeżeli lawenda nam już całkowicie przekwitnie, no to wtedy bierzemy taką lawendę, łapiemy i przycinamy poniżej kwiatostanów, czyli tak, żeby zostawić taką zwartą kopułkę. Bierzemy, łapiemy tutaj, zaraz przycinamy poniżej kwiatostanów. I tak zostawiamy do wiosny, a na wiosnę tniemy, tak jak wspominałem wcześniej.